Bielsku-Białej będzie pierwsze w historii tego miasta referendum lokalne. Mieszkańcy zdecydują w sprawie budowy spalarni śmieci, dofinansowania przez miasto zabiegów in vitro, a także ograniczenia ruchu na ulicy 3 Maja. Moim zdaniem tak, no są kraje, na przykład Szwajcaria, gdzie praktycznie prawie wszystko się rozwiązuje za pomocą referendum. No jest okej, no, ale czy to będzie u nas się przyjmie, czy nie. Jak się okaże, że przychodzi 10% na głosowanie, to szkoda kosztów i zachodu. Spalarnia powinna być, in vitro również powinno być dofinansowane. A metoda, że w taki sposób urząd będzie decydował, że zapyta mieszkańców, to dobra droga? Bardzo dobra. Za in vitro na 1000% jestem za spalarnią śmieci. Również, bo gdzieś te śmieci trzeba spalać, jeżeli będzie to w najnowszych technologiach robione, to na całym świecie spala się śmieci. Jestem za. Referendum, które ma odbyć się 16 kwietnia, miało dotyczyć głównie budowy spalarni śmieci, ale prezydent miasta i radni jego klubu uznali, że skoro już referendum ma być zorganizowane, to warto zapytać mieszkańców także o inne kwestie, bo to nie zwiększy kosztu organizacji głosowania. Pan prezydent zawsze podkreślał, że jest otwarty na opinię bielszczan i że w ważnych sprawach się będzie z nimi konsultował, a ta sprawa jest ważna, budziła spore kontrowersje. Tutaj mówię o spalarni odpadów, która miałaby w Bielsku powstać. I od początku mówił, że jeśli chodzi o spalarnię, to w ostatecznym rozrachunku to mieszkańcy zadecydują, czy chcą takiej inwestycji, czy jej nie chcą. Przeciwko referendum w takiej formie byli m.in. radni Prawa i Sprawiedliwości. Chcieli również zmiany formy pytania, argumentując, że wskazywanie lokalizacji budowy spalarni przy ulicy Księdza Józefa Lądzina jest przedwczesne. Dodatkowe pytania, tu się zgadzam oczywiście, niezależnie ile by ich nie było, spowodują rozmycie, rozmydlenie, niezależnie jakich słów by tutaj używać, głównego tematu, który ma być przedmiotem referendum. Kwestia pytania numer jeden jest bardzo istotna. Pytanie numer jeden w naszej ocenie jest niewłaściwie sformułowane. Również jesteśmy przeciwni kolejnym pytaniom, czyli pytaniu drugiemu i trzeciemu. Aby referendum było ważne, musi w nim wziąć udział co najmniej 30% osób uprawnionych do głosowania. 4 mieszkania spłonęły w pożarze, do którego doszło w Żorach przy ulicy Wodzisławskiej w niedzielny wieczór. 30 mieszkańców opuściło swoje lokale jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej. Wielorodzinny budynek mieszkalno-usługowy stanął w ogniu, jak wstępnie wskazali w poniedziałek biegli z zakresu pożarnictwa z powodu zwarcia instalacji elektrycznej. Strażacy jeszcze rano prowadzili na miejscu czynności sprawdzające, czy nie ma zarzewi ognia. Zgłoszenie wpłynęło o 20:30 o tym, że pali się budynek trzykondygnacyjny, że na miejscu są osoby. Jednakże po przyjeździe strażaków okazało się, że wszyscy lokatorzy ewakuowali się przed naszym przybyciem. Nikomu nic się nie stało. A działania strażaków polegały na ugaszeniu pożaru dachu i poddasza użytkowego. Działania bardzo trudne z uwagi na specyfikę i porę nocną. Zakończyły się o godzinie 24:50. 14 zastępów i 44 strażaków, jak również policja i pogotowie gazowe. Ostatecznie przyczynę pożaru, wskutek którego zapalił się dach budynku, będzie można ustalić po zgromadzeniu i weryfikacji materiału dowodowego. Wszystko wskazuje jednak na to, że do pojawienia się ognia nie doszło wskutek celowego działania. Policja w tej chwili zabezpiecza wszystkie ślady z udziałem biegłego, który zarówno sprawdza, co mogło przyczynić się do samego pożaru, jak i stan techniczny, w jakim znajduje się teraz budynek. Samemu spaleniu uległy 4 mieszkania, natomiast 5 z mieszkań zostało uszkodzone z uwagi na akcję ratowniczą, strażacką akcję ratowniczą. Było konieczne sprawdzenie, czy po prostu sam ogień nie przedarł się do kolejnego pomieszczenia przez po prostu temperaturę, która panowała na miejscu. Ze względu na uszkodzenie instalacji elektrycznej i gazowej, inspektor nadzoru budowlanego uznał, że lokatorzy na razie nie mogą powrócić do swoich mieszkań. Centrum Zarządzania Kryzysowego wspólnie z miastem organizuje mieszkańcom lokale zastępcze. Jest prawomocny wyrok w sprawie wypadku z udziałem Beaty Szydło w Oświęcimiu. Sąd Okręgowy w Krakowie częściowo utrzymał wyrok sądu pierwszej instancji w procesie odwoławczym. Kierowca Seicento, Sebastian Kościelnik, który zderzył się z rządową limuzyną, został uznany za winnego nieumyślnego spowodowania wypadku, ale bez kary.
Kościelnik nie został oczyszczony z zarzutów. Sąd uznał go za winnego, ale w uzasadnieniu wskazał, że nie jest on jedyną osobą odpowiedzialną za ten wypadek. Sędzia podkreślił, że funkcjonariusz BOR nie włączył odpowiednich sygnałów dźwiękowych podczas przejazdu rządowej kolumny. Do wypadku doszło w lutym 2017 roku. Kolumna trzech samochodów wyprzedzała Fiata Seicento. Pojazd premier Szydło jechał w środku. Kierowca Seicento przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i zderzył się z autem szefowej rządu. Limuzyna premier uderzyła w drzewo. W wypadku poszkodowana została Beata Szydło oraz dwóch funkcjonariuszy BOR-u. Opóźnienie w komunikacji miejskiej. Tym razem nie chodzi jednak o spóźniający się autobus czy tramwaj, ale o aplikację mobilną, która ma zastąpić Śląską Kartę Usług Publicznych. To będzie nowa, lepsza wersja obecnego systemu, który uległ w tym miesiącu długiej i rozległej awarii. Jak zapewnia Metropolia, nie wpłynęło to na pracę nad nowym ŚKUP-em. Przygotowywanie nowej aplikacji i awaria, niedawna awaria systemu ŚKUP spowodowana cyberatakiem to dwa różne procesy. Najpierw zapowiadano, że aplikacja Transport GZM zostanie uruchomiona w połowie stycznia. Później Metropolia podawała, że ma to nastąpić z końcem lutego, a konkretnie jutro. Nadal aplikacja nie jest jednak na tyle dopracowana, by oddać ją do użytku pasażerom komunikacji miejskiej. Za każdym razem, kiedy otrzymujemy kolejną jej wersję, dokonujemy niezbędnych testów. Ich jest dużo, bo tych scenariuszy, które trzeba przetestować, jest około 100, więc każdym razem jeszcze wychodzą jakieś rzeczy, które musimy poprawić, stąd zgłaszamy te uwagi wykonawcy, no i czekamy na tą ostateczną wersję. Jedną z nowości w aplikacji ma być opcja podróż start-stop. Po wejściu do pojazdu pasażer będzie musiał zeskanować kod, a następnie przy wysiadaniu trzeba nacisnąć w aplikacji stop i system sam wyliczy należność za bilet. Wraz ze startem nowego systemu sprzedaży pojawią się nowe bilety czasowe, 5, 10 i 15-minutowe. Ten pierwszy będzie na początku kosztował tylko złotówkę. Z kart ŚKUP nadal będzie można korzystać, ale nowe nie będą już wydawane. Zastąpi je Metrokarta. Na razie Metropolia nie podaje konkretnego terminu uruchomienia nowej aplikacji. Siemianowice Śląskie od marca przyspieszają procedury eksmisyjne wobec dłużników. W pierwszej kolejności będą wysyłać do mieszkańców pisma, w których wzywają do stawienia się w MPGK i ustalenia sposobu spłaty zadłużenia, a te w przypadku niektórych budynków są bardzo duże. Wynoszą od ponad 100 tysięcy złotych do prawie 500 000 złotych. Bardzo łatwo sobie wyobrazić, o jakich kwotach mówimy, jeśli pomyślimy o tym, co mogło z nich by powstać, gdyby takie kwoty były po prostu wpłacone do Urzędu Miasta. Przede wszystkim zobowiązania mieszkańców sięgają dzisiaj blisko 60 milionów złotych. To jest prawie budżet wszystkich inwestycji, które miasto realizuje w ciągu jednego roku budżetowego. Jeszcze większy dług jest w Katowicach. Jak wylicza KZGM, dłużnicy są już winni ponad 205 milionów złotych wraz z odsetkami. I choć długi można odpracowywać, mało kto się na to decyduje. Praca za długi to program, który proponujemy od 2014 roku. No niestety, obecnie mamy tylko dwie aktywne umowy takiego odpracowania, ale proponujemy również jeszcze rozłożenie na raty swojego zadłużenia. Wtedy zamrażamy odsetki. Jest to bardzo korzystna forma i tutaj mamy więcej umów, bo ponad 800 w skali roku. Warto jednak pamiętać, że do końca marca trwa okres ochronny dla lokatorów z nakazem eksmisji, jeśli osobie eksmitowanej nie wskazano lokalu, gdzie może się przenieść. 100 tysięcy od państwa na zakup mieszkania, nadgodziny bez podatków i dziedziczone emerytury. To rozwiązania wielopokoleniowe, które proponuje Polskie Stronnictwo Ludowe. Program Uczciwa Polska skierowany do trzech pokoleń to odrębne projekty mające rozwiązać problemy demograficzne wynikające z dostępności mieszkań oraz samotnego życia emerytów. Rusza zbiórka podpisów pod projektem obywatelskim. Młodzi ludzie pracujący na etacie, biorąc dodatkowe zajęcia, które
obciążają i czas, i poświęcenie dla rodziny, muszą płacić dodatkowe podatki i obciążenia z tym związane. Chcemy, aby ktoś, kto pracuje na jednym etacie, biorąc dodatkowe zajęcia, był zwolniony z tych opłat i mógł te pieniądze przeznaczyć dla siebie. PSL chce opodatkowania wyłącznie jednego źródła dochodu, a ustawa Praca się opłaca skierowana ma być do osób aktywnych zawodowo pomiędzy 30 a 50 rokiem życia. Docelowo dodatkowe źródło dochodu ma być pozbawione zarówno podatku, jak i składki zdrowotnej. Nowością ma być prawo do dziedziczenia emerytury po śmierci jednego z małżonków. Powinien dostawać jakby podwójne świadczenie wobec tego, które do tej pory posiada, czyli świadczenie swoje i 50% małżonka. Co może okazać się wsparciem dla osób, które po śmierci współmałżonka pozostają całkowicie samotne. Jedynym warunkiem pozwalającym skorzystać ze świadczenia ma być prawo do emerytury świadczeniobiorcy. W proponowanym przez PSL programie znajdują się również propozycje dla młodych. Te związane są z kredytami hipotecznymi i wkładem własnym. Państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego gwarantuje 100 tysięcy złotych wkładu własnego na zakup pierwszego mieszkania. I tak. Może być to oczywiście spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zakup nieruchomości gruntowej, oczywiście z przeznaczeniem na mieszkalnictwo. Może być tak samo refinansowany kredyt. Pod projektem ustawy obywatelskiej Uczciwa Polska PSL zbiera teraz podpisy. Do tej pory zebrano ich ponad 35 tysięcy, a każdy, kto chce wesprzeć inicjatywę, może zrobić to w najbliższych biurach poselskich. Projekt ma trafić do Sejmu jeszcze przed wakacjami. Pierwszy mecz na nowym stadionie poszedł po myśli kibiców Zagłębia Sosnowiec. W sobotę cieszyli się ze zwycięstwa z katowickim GKS-em. Wynik meczu 2-1 dla Zagłębia, a trybuny ArcelorMittal Park wypełniły się do ostatniego miejsca. Było na nim 11 600 osób. Na stadionie zabrakło kibiców gości, ponieważ nadal trwają prace wokół Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu i nie są zapewnione bezpieczne drogi ewakuacji. Mimo entuzjazmu kibiców, klubu i władz miasta, nie wszyscy są zachwyceni po inauguracji stadionu. Odczuli ją mieszkańcy osiedla. To takie bole, głupole. Tych drzewek tam, na wyrywanych od groma. Czyli są zniszczenia po weekendzie? No są. Tak się przyszedłem, powyrywali tych drzew tam z 20 chyba i tak leżą. No. Wyrwane drzewa to nie jedyny problem. Po meczu jedna z mieszkanek pobliskiego bloku pokazała, jak parkowali kibice i jak duże były utrudnienia w ruchu. Z parkowaniem no to wiadomo, jak przy takim meczu, a parkingów nie ma, no to tu samochodów było kupę. Faktycznie parking na prawie 700 pojazdów nie był w całości dostępny. Zresztą niewiele by to dało przy tak dużej frekwencji. Inni uważają, że z parkowaniem nie było tak źle, ale policja mogła zadziałać lepiej. No trudności były z wyjechaniem tu na ulicy, no to... Tu było tyle gnia, że to mogli wziąć i to trochę rozładować. Taki najazd gości stadionu od teraz będzie się odbywał regularnie. Jednak po zakończeniu wszystkich inwestycji ma być lepiej. Mieliśmy kilka sygnałów o tym, że mieszkańcy nie są zadowoleni z tego, że przede wszystkim samochody zajmowały publiczne, ogólnodostępne parkingi. My powtarzamy jedno. Cały układ drogowy wokół Zagłębskiego Parku Sportowego przecież będzie nowy. Żadne inne osiedle tyle nie zyska, co właśnie te przy ulicy Bora Komorowskiego. Komunikowaliśmy również, że najlepiej przyjechać autobusem bądź tramwajem. Kiedy te wszystkie przebudowy już się zakończą, to dojazd ma być łatwiejszy i wzrośnie liczba miejsc parkingowych, ale na to trzeba poczekać do wiosny przyszłego roku. Jednak nawet wtedy poprawa nie będzie wyraźnie widoczna, jeśli więcej osób nie przesiądzie się na komunikację miejską. Zwłaszcza, że dla posiadaczy biletu na mecz jest ona bezpłatna.